Widzę reakcję, bardzo fajnie. Bardzo dziękuję, witam serdecznie. Właśnie na to czekałam, czy jesteśmy jednak w kontakcie, bo to jest bardzo dziwne, tak mówić do kamery internetowej. Zaczynamy w takim razie. Celem naszego spotkania jest przygotowanie Was do zrobienia dwuminutowego filmu, spotu kampanii społecznej, który będzie ukazywał ideę współpracy rozwojowej, ale nie tylko miał ten element edukacyjny, ale również zachęcał do zaangażowania się w inicjatywy na rzecz rozwoju. Wasze zadanie to jest ten dwuminutowy spot, ale żeby go zrobić, musicie zaplanować kampanię, przeprowadzić wszystkie działania i potem na sam koniec również raportować efektywność tego, co zrobić. Czyli z mojej strony, ja swoje zadanie widzę tak, że chciałabym Was przygotować do tej pracy, przedstawić podstawowe elementy przygotowywania kampanii społecznej. To są takie rzeczy jak określenie precyzyjne celu, grupy, głównego przekazu czy środków, którymi będziecie się porozumiewać. Jak również, żebyście w czasie tej półtoregodzinnej naszej rozmowy posiedli taką umiejętność patrzenia na komunikację i analizowania, odtwarzania tego, co ona ze sobą niesie. Do kogo ktoś chciał skierować komunikat, co mówi, jakimi środkami to zrobić, żebyście mogli ocenić, co jest warte uwagi, z czego warto czerpać, a gdzie ktoś popełnił błędy, na których my możemy się nauczyć. Zanim przejdziemy do szczegółów, proponuję Wam zabawę na początek. Zabawę, którą powiedzmy, że macie się przygotować do spotkania. Załóżmy, jeżeli pozwolicie. Oj, za daleko jesteśmy. Przepraszam bardzo. Załóżmy, że chcielicie się wszyscy w rolę Adama i Zbyszka, którzy wybierają się na imprezę po to, żeby poznać Olgę, nową koleżankę, bardzo atrakcyjną dziewczynę. Olga nie zna żadnych z panów, będzie tam bardzo dużo osób. Część znacie, część nie znacie. No i oczywiście chcecie bardzo Olgę sobą zainteresować, wywrzeć na niej fantastyczne wrażenie. Oto Olga. Zastanówcie się nad tym, co to jest za dziewczyna, czym ona się może interesować, co może ją drażnić, czego nie lubi. I zanim pójdziecie na to spotkanie, przyjmijcie optykę jednego z panów i zastanówcie się, co zrobicie, żeby to spotkanie wasze pierwsze z Olgą poszło jak najlepiej. Proszę bardzo szybciutko, w ciągu minuty, dwóch, porozmawiajcie między sobą i piszcie do mnie, jakie macie pomysły, co trzeba zrobić. Nasza grupa wiekowa, no to wyobraźcie sobie kogoś, kto jest dla Was bardziej atrakcyjny od Olgi. Szybko, spontanicznie zastanówcie się w grupie. Zaczynacie od kąpieli. Bardzo dobrze. Pierwszy krok za sobą. Odpowiedni imidż. Tak jest, trzeba się. A potem na zakupy. Jak najbardziej. Czyli chcecie również pomyśleć o tym, jak się pokazać, w co się ubrać. Old Spice, ważna sprawa, pierwsze wrażenie. Sprawdzamy na Facebooku. Fantastycznie. Zapraszamy na kawę. Jak do niej już dojdziemy na tej imprezie? Uczniowie podpowiadają, że czemy na fejsie. Zaskoczyć ją. No tak, jak najbardziej. W takim tłumie warto na ten element liczyć. Wkładamy koszulę jej ulubionego zespołu, kupujemy kwiaty, przedstawiamy się od najlepszej strony, stawiamy włosy na gumkę i ładnie się ubieramy. Tańczymy z innymi, bardzo podstępny, niezwykle skuteczny, żeby zwrócić na siebie uwagę, to prawda? Na lakier włosy. Przyjeżdżamy autem, czyli musimy zrobić dobre wrażenie, wykorzystując odpowiednie narzędzia, rozumiem. Ubieram się schludnie i czysto. Tak jest. Krawat od Louis Vuitton, czyli już widzę, że pomyśleliście o tym, co jej się może spodobać, na jakie elementy może być czuła
i co może wywrzeć na niej dobre wrażenie. Zapraszamy do kina i kulturalne słowa, jak najbardziej dobranie języka właściwego. Bierzemy prysznic, golimy się. Tak, higiena osobista przede wszystkim. Zgadzam się z Państwem w 100%. Jak najbardziej. Serdecznie dziękuję za te wszystkie. Tak, zakłada. A, zegarek od Majka. No tak. I lunch. I jak widzicie, idziecie z pierściankiem od razu. Och. Jak widzicie, wszystkie Wasze odkrążyły dookoła kilku przestrzeni. Czego byśmy, co mówiliście na temat atrybutów, jakimi chcecie zwrócić uwagę na siebie, wynika z pewnością z tego, że już próbowaliście się czegoś o Oldze dowiedzieć. I również zwracaliście uwagę na to, jak Wy się ubierzecie, co ze sobą zrobicie, czym ją chcecie zainteresować. Tak? Było auto, była propozycja kina, ślub, pierścionek, no naprawdę to widać, że to jest bardzo ważne pytanie. I dużo czasu poświęciliście na to, żeby powiedzieć, w ciągu paru minut pokazujemy jej naszego smartfona. No tak, jeżeli Olga jest czuła na tym punkcie, to jak najbardziej. I dużo czasu poświęcamy na to, żeby powiedzieć, co zrobimy na tą imprezę, prawda? W kontekście osób, z którymi jesteśmy. Będziemy tańczyć z innymi, bardzo podstawne, bardzo skuteczne. To, co powiedzieliście, nie jest niczym innym, jak właśnie rozebraniem przygotowania się do kampanii, do przekazania jakiejś ważnej informacji, do wywarcia na nich wrażenia w takim realnym, marketingowym, biznesowym świecie. Poznać Olgę na najbliższej imprezie to nie jest nic innego jak wymierny cel. A to, co mówiliście, jak się jej pokażecie, musiało wynikać z Waszej wiedzy na jej temat, sprawdzenia właśnie, o czym ona mówi na forach, tak? Co ona o sobie pisze, jak się pokazuje na Facebooku, to służyło Wam poznaniu jej, czyli analizie grupy docelowej, mówiąc w takiej nomenklaturze marketingowej. Główny przekaz, główna myśl, czyli co jej powiemy o sobie, czym ją zainteresujemy, zauroczymy, jak się pokażemy. I co zrobimy po wejściu na imprezę, czyli zatańczymy na przykład z kimś innym, podjedziemy fajną bryką, czyli implementacja, jak do niej dotrzemy. Czy wasze sposób, byście się przygotowywali, to jakbyście wyglądali, czy mielibyście smartfona i podjechali drogą bryką, zmieniłoby się, gdyby Olga wyglądała tak? Jasne, no pewnie. A gdyby była romantyczną kobietą i spotkanie miało się odbyć na łące, na łonie przyrody, również zupełnie inaczej podeszlibyście do tematu. I te cztery najważniejsze pytania, które sobie musimy zadać, planując komunikację, tworzenie komunikacji do kogoś, to jest po pierwsze musimy określić precyzyjnie, co jest naszym celem? Co my chcemy osiągnąć? Chcemy wrzeć jak najlepsze wrażenie na imprezie, która się odbywa. Tak? Określenie precyzyjne działania i czasu. Musimy wiedzieć dokładnie, do kogo będziemy mówić. Ponieważ to, czy Olga jest dziewczyną przy komputerze w wieku za wysokim, jak widzę, czy jest też naszą fantastyczną policjantką, czy romantyczną łanią na łące, to bardzo wpływa na to, jaka będzie treść naszego przekazu, w jakich uwarunkowaniach, jakimi narzędziami się z nią będziemy chcieli porozumieć. No i oczywiście, co jej chcemy powiedzieć o sobie. To musi być rzecz, która będzie dla niej istotna, interesująca, ciekawa, zwracając uwagę. I jak to, tak oczywiście dostaniecie te materiały, bo wiem, że galopuje i będzie dużo materiałów, do których możecie wrócić. I oczywiście narzędzia, czyli kiedy, gdzie, jak będziemy próbować nawiązać kontakt z naszą grupą docelową, z tą Olgą, czy kimkolwiek innym, kogo wybierzecie. Patrząc na komunikację z takiego dużego obrazka, to co jest istotne, to wy jesteście nadawcą komunikatu. To do was należy ta praca analityczna, żeby stworzyć dobry przekaz, który dojdzie efektywnie do osoby, z którą chcecie nawiązać kontakt. Jej reakcje będą świadczyć o powodzeniu lub niepowodzeniu.
Czy mogę cofnąć slajd? Mogę oczywiście cofnąć slajd. To jest tak naprawdę plan naszego spotkania. Cel komunikacyjny, grupa, główny przekaz, narzędzia. Przez te elementy będziemy szczegółowo przechodzić. Nie musicie tego notować, ponieważ ten materiał dostaniecie. Tu jedną rzecz, na którą warto zwrócić zawsze uwagę, to jest to, że my nie działamy w zamkniętym pomieszczeniu, siedząc jeden na jeden z drugą osobą w takich idealnych laboratoryjnych warunkach. To, co robimy, istnieje w świecie, w którym są zakłócenia wynikające z tego, co ja przeżywam jako osoba. Kto inny chce się ze mną skomunikować w jakiej sprawie. Tak to UFO, ten koszyk kolczasty, to są właśnie zakłócenia, to są te wszystkie inne komunikaty, które trafiają, mają trafić w zamierzeniu do osoby, której uwagę my też chcemy zwrócić. Jeżeli mówimy o tym specyficznym przypadku, którym my się zajmujemy, czyli komunikacją społeczną, jakie macie skojarzenia? Czym się różni komunikacja społeczna od tej komunikacji reklamowej, komercyjnej? Czy widzicie jakieś różnice? Czy uważacie, że nie ma znaczenia, czy to jest komunikacja społeczna, czy reklamowa? Widzicie różnice? Telewizja, no tak, zazwyczaj biznes może się posługiwać większymi budżetami. Trzeba przekazać coś ludziom, tak, wywrzeć na nich jakieś wrażenie. Dla większego dobra, jak najbardziej. Tu cel różnicuje bardzo sposób działania. Trzeba się dopasować. Jak najbardziej. Trafić celem dydaktycznym, bardzo ważnym celem, transparentnymi hasłami, darmową kampanią. Fantastycznie, dokładnie tak. Reklama komercyjna na ogół ma płytki przekaz, tak, dotyczy on produktów, promowania produktów. Reklama społeczna ma głębszy przekaz. Nagroda jest odroczona w czasie. Ludzie mają się czego nauczyć w kampanii społecznej. Dokładnie tak. Motywacje, którymi się posługujemy, są inne. Tu jest chęć zysku. W obecnym świecie nawet bardzo często pojawia się wątek, że jest to przepychanie. A przy komunikacji społecznej chęć pomocy. Mówimy o zmianie postaw, o społecznej użyteczności. Dokładnie tak. Społeczna, innymi słowy, niesie pozytywną zmianę i ma mocną siłę perswazji. I przez siłę perswazji staje się też takim łakomym kąskiem dla biznesu. W Stanach Zjednoczonych najdłużej trwającą kampanią społeczną jest kampania dotycząca zapobiegania pożarom w lasach. Będziecie mogli sobie odtworzyć film. Postacią taką, którą maskotą, którą przypisali do tego programu, jest niedźwiedź. Widzicie tutaj dwa plakaty po prawej stronie. I wyobraźcie sobie, że jeden plakat jest sprzed 75 lat, a drugi jest z 2010 roku. Czyli ta ikona, którą sobie wybrali przez te wszystkie lata, była ikoną niezwykle efektywną dla nich. Właściwie 100% Amerykanów aktualnie zna tego misia. Jest on strażnikiem lasów i dobrego zachowania w lasach. Z naszej perspektywy polskiej, pierwszą taką kampanią, o której się mówi, że była profesjonalną, nowoczesną kampanią społeczną, była kampania w 1992 roku zorganizowana przez ministra zdrowia i Towarzystwo Antynikotynowe. Pan Pongowski, który do tej pory często z talentu użycza, stworzył plakat. Papierosy są do dupy. Możecie sobie wyobrazić, że to słowo niecenzuralne poniekąd wywołało ogromną burzę. Ciekawe jest to, że pomysł na tę kampanię zainspirowała, do takiego potraktowania tematu zainspirowała artystę żona. Natomiast to też jest taka kampania, która żyje do tej pory. Ten plakat jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych plakatów, kampanii społecznych, nawet w dzisiejszym. W 2015 roku. Przez te wszystkie lata nastąpiła taka zmiana, że różnice pomiędzy tym, co robi kampanie społeczne, jakimi środkami posługuje się biznes, zacierają się coraz bardziej. Bo tak jak w latach 70. to społecznicy uczyli się, jak działać, tak w obecnym świecie ten tradycyjny marketing stara się sięgać po środki przekazu
wykorzystywane przez kampanie społeczne, dlatego że mają one niesamowitą siłę perswazji. Tu macie przykłady dwóch kampanii. Jedno, nadawcą jednej kampanii, przedsiębiorca, jest biznes, znana bardzo marka. Drugiej, minister zdrowia w Wielkiej Brytanii. Tak, patrzę na zegarek, czy jestem w stanie Wam pokazać teraz ten jeden film. Może kawałek odtworzymy sobie. Zobaczymy, czy się uda. Powiedzcie mi proszę, czy wszystko widzicie i słyszycie. Hi, Erin. Hi. Okay, so I'm Okay, gonna just so give you some actions to do, and just do the first super. thing that comes to mind. Show me what it looks like to run like a girl. Pokaż mi, jak to wygląda, jak biegasz jak dziewczyna. I różne Show me osoby what it looks pytane o like to, to żeby fight like a pokazały, jak girl. się biera jak dziewczyna, lub jak bijesz się jak dziewczyna. Now throw like a girl. Rzucasz jak dziewczyna. Pokaż, jak to wygląda. A zapytałyśmy dziewczyny, o, My name is podałeś mi to Dakota and samo I'm 10 pytanie. years old. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. Walcz What jak does it mean dziewczyna. to you when I say run like a girl? It means run fast as you can. Co to dla ciebie znaczy, gdy cię zapytam, biegnij jak So do you dziewczyna? think you just Biegnij insulted your najszybciej jak sister? się da. No. Yeah, insulted girls, but not my sister. Is like a girl a good thing? Actually, I don't know what it really, if it's a bad thing or a good thing. It sounds like a bad thing. It sounds like you're trying to humiliate someone. So when they're in that vulnerable time between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like Jak widzicie, była to reklama komercyjna marki Always. Always od bardzo, bardzo wielu lat stara się sięgać po te środki przekazu, te tematy, które są dla ludzi istotne, ważne, i tym sposobem wkraść ich serca, wzbudzić ich zainteresowanie, wzbudzić ich sympatię. I bardzo często te środki, które są wykorzystywane przez społeczników w dobrej sprawie, są nadużywane w dzisiejszym świecie przez biznes. Przechodząc od ogółu do szczegółu, te cztery najważniejsze pytania, bo to była nasza rozmowa na rozgrzewkę. O, nam się nie załadował film, ale wszystko będzie tak, wszystko zobaczycie w prezentacji. Najważniejsze pytania, na które musimy sobie odpowiedzieć, przygotowując kampanię, przede wszystkim świadomość tego, po co my w ogóle chcemy inwestować swój czas, swoją energię, swoje zasoby w to, żeby nawiązać z kimś kontakt. Co chcemy osiągnąć za pomocą tej kampanii? Cel, tak z poziomu ideologicznego, to jest nic innego jak opis zadania. Czego oczekujemy? Jaki efekt chcemy wywrzeć na osobach, do których mówimy? Technicznie oczywiście musicie się zastanowić, jak w praktyce możemy to zrealizować. Macie narzucone w tym, dostaniemy, tak, dostaną Państwo, nie wiem jak, ale na pewno Agata powie, w jaki sposób to przejdzie do. Ważne jest to, że musicie przygotować ten dwuminutowy film. Natomiast to nie jest całość waszego zadania, ponieważ żeby ten film został obejrzany przez osoby, do których ma trafić, to musicie je jakoś do tego filmu doprowadzić. Także wasze zadanie to jest więcej niż film. To jest jeszcze pomyślenie, jakimi narzędziami, w których momentach do obejrzenia tego filmu doprowadzicie. Ważne jest to, żebyście formułując swoje zadanie, byli świadomi, do kogo się zwracacie i w jakim czasie chcecie ten efekt wywrzeć. Może to być z jednej strony celem takim może być budowanie świadomości problemu, tak? Bo w ogóle, jeżeli chodzi o współpracę wspólnotową, ludzie mogą w ogóle nie być świadomi tego, że takie działania są podejmowane, lub że takie działania są istotne i dlaczego są istotne. Możecie jako cel założyć, że to będzie
wzmocnienie jakiegoś pozytywnego zachowania lub zaniechanie jakiegoś złego zachowania. Czyli na przykład, jeśli wiecie osoby, z którymi chcecie się skontaktować, już uczestniczą w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, wydają 1% swojego dochodu na organizację pożytku publicznego, to budując na tej pozytywnej postawie, możecie również prosić ich o coś więcej, o zmianę również na przykład w zakresie świadomych zakupów czy segregacji śmieci. Można również jako cel postawić sobie przełamanie pewnych barier. Bardzo często w stosunku do, w obliczu takich wielkich spraw, jak na przykład globalne ocieplenie, czujemy się bezradni i nie robimy nic. Przełamanie tej bariery również może być bardzo dobrym celem komunii. Ważne jest to, aby cel określony był przez Was precyzyjnie i realistycznie. Nie załatwicie wszystkich problemów tego świata, natomiast te, które sobie przyjmiecie za cel, na pewno w środowisku, które wybierzecie, jesteście w stanie efektywnie przeprowadzić. Jak tylko się da, spróbujcie taką miarę bardzo wymierną do tego celu przyłożyć. Na przykład, jeżeli na dzień dzisiejszy w środowisku, które wybieracie w grupie docelowej, nikt nie wie o danym zagadnieniu, to z poziomu zero chcecie ten poziom świadomości podnieść, że jedna 10 osób będzie wiedziało, tak? Jeżeli organizujecie jakąś akcję i ważne jest uczestnictwo w niej, określcie, jaka liczba powinna uczestniczyć w danym wydarzeniu osób. Ile osób powinno obejrzeć Wasz film? To wszystko jest zlodowacenie i będzie nam ciepło. No tak, oczywiście, to też prawda, ale to przeraża. W ten sposób możecie kontrolować skuteczność kampanii, bo jeżeli przymierzycie na początku ważną, taką konkretną miarę, to będziecie mogli monitorować, jak Wam poszło. Przykład, tak, żeby dużo już nie mówić na ten temat, pokazać Wam, to jest jedna z akcji, którą nie wiem, czy ją znacie, czy była prowadzona w Waszej szkole. Serce Afryki, walki bratobójcze, na których cierpią przede wszystkim dzieci, mają przez to ograniczony dostęp do żywności, do edukacji. Brat Benedykt Pączka, kapucyni, swoją misję w Republice Środkowoafrykańskiej i od wielu lat próbują pomagać dzieciom z tamtego środowiska. W tym roku celem ich działań było zebranie funduszy na realizację 7 bardzo konkretnych projektów, które opisywali na swoich materiałach. One dotyczyły zarówno dokarmiania, jak i dokształcania dzieci i obliczyli, że na realizację tych projektów potrzebują 410 tysięcy złotych. Bardzo, bardzo wymierny cel. Przeróżne formy zaangażowania zaproponowali ludziom, żeby zebrać te fundusze. Można było osobiście się zaangażować, przesłać takiego e-pączka. Można było zaprosić własnych przyjaciół i zachęcić ich do uczestnictwa w tej akcji. Akurat w szkole mojej córki odbywało się to pączkowanie, a ich inwencja twórcza polegała na tym, że przekonali panią w sklepiku szkolnym, żeby oddała 1 złotówkę za każde słodkie ciasto, które w tłusty czwartek sprzedała. Skala była dość pokaźna, 220 szkół w całej Polsce, natomiast gdy patrzy się na totalną ilość placówek, to to było mniej niż 1%. A jednak udało im się zebrać ponad 410 tysięcy złotych na realizację tego celu. Wiem, że teraz pączków w sklepikach nie ma, ale wierzę w inwencję ludzką i na pewno na miodzie da się jakiegoś pączka zrobić. Także to jest bardzo konkretny cel do wykonania w konkretnym czasie i jak widzicie, nawet taka inicjatywa pączkująca właśnie w kilkoma laty w bardzo niewielkim środowisku takiej fajnej skali nabrała. Jakie są Wasze cele? Macie ukazać ideę współpracy rozwojowej oraz zachęcić do zaangażowania się w inicjatywy na rzecz współpracy. Czy wybraliście już obszar,
który jest dla Was najbardziej interesujący? Czy zastanawialiście się już, co możecie zrobić w tym obszarze? Tak, nie, tak, jeszcze nie. Bardzo dobrze, fajnie, bo im dalej jesteście w tym procesie podejmowania decyzji, tym więcej skorzystacie z tego, co można zrobić. Temat wybieracie, obszar spośród 8 obszarów, o których z pewnością już wiele słyszeliście. Edukacja i głód, walka z głodem, ok. Warto pewnego obszaru tematycznego zejść piętro niżej i zastanowić się, jaki konkretny aspekt obszaru tematycznego chcemy zagospodarować swoją kampanią. Ci, którzy jeszcze nie dokonali wyboru, słyszą, że walka z głodem, innowacja, edukacja globalna, kręcimy film, świetnie. I bezpieczeństwo. Widzicie, świetnie, że bardzo różne tematy trafią, bo Wasze rozwiązania będą dotyczyć różnych spraw. Pokój i bezpieczeństwo. Wybraliście ten temat, ten obszar lub dokonacie tego wyboru i wtedy trzeba się zastanowić, co możecie w tej sprawie zrobić. Czy chcecie informować, edukować, tak, dokładnie, podnosić poziom wiedzy, wzbudzić zainteresowanie jakimś konkretnym aspektem, jakimś konkretnym programem może. Edukacja na temat dopalaczy. No, tu nie jestem pewna, czy to się mieści w tym obszarze, ale może jesteście w stanie to udowodnić. I wskazać musicie, pamiętajcie o tym, że macie drugi element zadania, czyli aktywizację, czyli nakłonienie do jakiegoś konkretnego działania. Podejmowanie świadomych decyzji konsumenckich, zaangażowania w wolontariat, domagania się od polityków w Waszej gminie, powiecie, mieście, aktywności, zbiórka funduszy. Ten element aktywizacyjny jest istotny. Czyli wiemy, co jest zadaniem, którego chcecie się podjąć. Musicie go skonkretyzować i zwerbalizować to, jaką aktywność, do jakiej aktywności chcecie zachęcać, ale teraz ważne pytanie, kogo? Ja osobiście bardzo lubię ten plakat, który jest mniej więcej z lat 70. z Wielkiej Brytanii przez ministra zdrowia. Kampania była prowadzona. Czy byłbyś bardziej ostrożny, gdybyś to ty zachodził w ciążę? To była kampania do kontroli urodzin. Jak możecie sobie wyobrazić, w latach 70. wywołała ona ogromną debatę. Ale lubię bardzo przykład, ponieważ on pokazuje, z jakiej perspektywy powinniśmy myśleć o grupie docelowej, o tych ludziach, do których chcemy komunikat wysyłać. Bo ludzie nie interesują się tobą, tylko każdy interesuje się samym sobą. I im bliższe jest jego zainteresowanie, jego doświadczenie, to, o czym do niego mówimy, tym będzie silniejsza reakcja. W klasycznym marketingu istnieje takie pojęcie targetu, to jest nic innego jak grupa docelowa, czyli określenie precyzyjne, do kogo chcemy trafić z komunikatem. Warto tutaj pamiętać, że ci ludzie nie żyją w próżni, jest też szeroka grupa docelowa, do której ten komunikat trafi, jak również społeczeństwo, które to środowisko, w którym te osoby żyją i poruszają się. I ważne jest to, żebyśmy nie uczynili sobie wrogów z ludzi, którzy będą mieli kontakt z naszą kampanią. Myśląc o grupie, bardzo często sięgamy po opis demograficzny, czyli podpieramy się statystyką, ale trzeba bardzo uważać na statystykę, ponieważ ona może nas zawieść. Bo jeżeli powiemy na przykład, nasza kampania ma trafić do ludzi w wieku 25-50 lat, z wyższym wykształceniem, mieszkańcy dużu miast, o konkretnym statusie materialnym, to nagle lądują nam takie trzy bardzo różne osoby w tej samej grupie. I jakby do nich mówić w sposób spójny? Można to osiągnąć, szukając dalej, głębiej niż sięga demografia, sprawdzając, kim są, jak patrzą na życie, co ich naprawdę interesuje, czy wiedzą coś na temat problemu, tego obszaru tematycznego, który wybieramy. Czy w ogóle są zainteresowani zaangażowaniem się w sposób, jakiego zaangażowania się oczekujemy? Bo nie da się mówić do wszystkich.
musicie, wybierając sobie, określając grupę docelową, myśleć o takim zbiorowisku ludzi, których łączy coś wspólnego. Wspólna bariera, wspólna postawa, wspólne zachowanie wobec sprawy, o której chcecie, wobec formy aktywności, do której chcecie zachęcać. Tu na tym zdjęciu widzimy zbiorowisko ludzi bardzo różnych. Młoda kobieta z dzieckiem, starszy mężczyzna, para. Demograficznie niewiele ich łączy, ale widać, że znaleźli się w określonym miejscu, w określonym czasie, w sprawie, która była dla nich ważna. To sprawa, to przekonanie, ta postawa, to jest tak naprawdę złoty gral w komunikacji. I musicie się uważnie przyglądać wybranej grupie docelowej. Nie zakładać, że już wszystko na jej temat wiecie. I spróbować właśnie określić, co wspólnego, co ich łączy, jakie przekonanie, które chcecie wzmocnić lub jaka bariera, którą chcecie przełamać, może stworzyć dla Was pożywkę do mówienia, taki pretekst do nawiązania z nimi kontaktu. Ważne jest to, że ta wiedza nie pochodzi z książek. Tak? Musicie się przyglądać, musicie być przy tych osobach, żeby wiedzieć, co ich może zainteresować, co może ich zatrzymać w codziennym życiu i zwrócić uwagę na temat, o którym chcecie im powiedzieć. Co oni wierzą, co ich boli, do jakiego ich doświadczenia można nawiązać, żeby zwrócić ich uwagę. Musicie być jak Bronisław Malinowski, nasz wspaniały socjolog, który jako pierwszy oderwał się od biurka i zerwał ze stereotypem pracy antropologa takiej gabinetowej. Tak? Siedzimy przy biurku, analizujemy literaturę i dostępne materiały drukowane. Musicie wyjść do ludzi, tak jak on wyszedł. Pobyć z nimi, poobserwować ich z szacunkiem i z empatią. To jest, musicie być jak Bronisław Malinowski. Przechodząc do przykładu, chciałabym Wam pokazać film, który przygotowała półtora, dwa lata temu Komisja Europejska. Problem, z którym postanowili się zmierzyć, dotyczył faktu, że absolwentów kierunków ścisłych tylko 40% to były kobiety, a kolejne 10% odpadało na drodze do podejmowania kariery naukowej. Celem ich działań było przełamanie stereotypów dotyczących tego, że nauki ścisłe nie są dla kobiet i zachęcenie kobiet do kariery naukowej, właśnie szczególnie w tym zakresie nauk ścisłych. Popatrzcie proszę na tą reklamę, którą oni stworzyli, myśląc o tym, do jakiej grupy konkretnie, do jakiej grupy osób chcieli skierować ten komunikat. Tak, jak myślicie? Do młodzieży. Tak, na pewno do młodych osób. Też była podobna akcja na Politechnice. No właśnie, młode, pewne siebie kobiety. Do kobiet. Tak jest. Do maturzystów. Jak myślicie, czy ta grupa, do której dobrze ją odkodowaliście, do której była, do młodych dziewczyn, skierowana ta komunikacja, czy ona się identyfikowała z takim tak przedstawionym obrazem? Czy pokazane tutaj osoby wzbudzały ich? Słów mi zabrakło.
No właśnie, tak, bardzo wielu osobom zabrakło słów, ponieważ komunikacja ta karmiła wszelkie stereotypy związane właśnie z tym, jak postrzegana jest kobieta, dziewczyna, szczególnie w tym bardzo skostniałym, tradycyjnym środowisku naukowym. W dzisiejszych szczęście twórcy natychmiast spotkali się z żywą reakcją odbiorców, którzy powiedzieli, młode dziewczyny, młode kobiety powiedziały, ale szpilki, puder, szminka, lakier, w taki sposób chcecie do mnie dotrzeć? Uważacie, że to jestem ja? Że to do mnie przemawia? Twórcy bronili się, że posługiwali się kobiecym językiem. Myślę, że nie można było gorzej się bronić. Posługiwali się kobiecym językiem po to, żeby obalić stereotyp tego naukowca, mężczyzny, starszego, w białym fartuchu. Tłumaczenie nie przekonało nikogo, bo naprawdę nawet wielkim, dużym zdarza się popełniać błędy. I na szczęście reklama została wycofana z emisji i zastąpiona teraz inną komunikacją, którą tam na Politechnice ktoś z Was wspominał, że pojawiła się kampania w jakiejś tam kolejnej swojej odsłonie. Teraz jak wejdziecie na stronę Komisji Europejskiej, zupełnie inaczej, innymi środkami wyrazu posługują się. Ten język kobiecy inaczej zdefiniowany. Tak, dziewczyny są atrakcyjne, ale równocześnie mądre i dokładnie. Jedno nie wyklucza drugiego. I posługiwanie się stereotypami w komunikacji jakby nie zwiększa jej efektywności, a wręcz działa przeciwko nam. Ciekawym przykładem, do którego zachęcam, żebyście sobie zajrzeli, jak dostaniecie prezentację, jest materiał tutaj z tej strony, ponieważ on pokazuje, jak trafiony insight, ta wnikliwa wiedza, to zrozumienie, co tak naprawdę jest tym czułym naszym punktem, czułym punktem odbiorcy, co może spowodować, że on zacznie działać w taki sposób, jakiego my oczekujemy. Jest film, który tutaj załączyłam. Celem było ograniczenie bujek na stadionach piłkarskich w Ameryce Południowej. Grupą docelową byli młodzi kibice z kartoteką, więc niezwykle trudne zadanie. To jest dokument filmowy, który pokazuje, co zostało zrobione i w jaki sposób. Udało im się bardzo efektywnie zadziałać na serca i dusze tych młodych kibiców. Także zachęcam, żebyście sobie do tego zerknęli. Czy już zastanawialiście się nad tym, do kogo wy chcecie skierować swoją komunikację? Widziałam, że padła taka odpowiedź wcześniej do uczniów szkół. Uczniowie, nauczyciele, okej. Czy jeszcze ktoś z Was zastanawiał się nad tym, czy wyjdziecie poza środowisko szkolne? Cudna młodzież, uczniowie. Dobra. Uczniowie. To tutaj cały region. Cały region to bardzo jest ogólne stwierdzenie i warto popatrzeć, jacy ludzie z tego regionu, tak? Co ich będzie łączyło do społeczności lokalnej, tak jest. Co musi być charakteryzować tych reprezentantów społeczności, co ich łączyć, żebyśmy mogli do nich mówić w sposób wspólny. Zastanawiają się, zastanawiacie się jeszcze. Jasne. Uczniowie, uczennice. Pamiętajcie, w przypadku uczniów, szczególnie w przypadku własnego środowiska, bardzo ważne jest to, żeby spróbować uniknąć takiego bardzo często popełnianego błędu. Ja pochodzę z tego, ja jestem członkiem tego środowiska, więc z pewnością wiem, jak to jest i wszyscy są tacy jak ja. Tak? Warto zrobić ten krok i poobserwować, porozmawiać, możecie przeprowadzić wywiady, przygotować sobie listę pytań, listę zagadnień, o których będziecie rozmawiać, przygotować sobie może ankietę z kilkoma pytaniami, przeanalizować rozmowy, tak jak już mówiliście, że przy przygotowaniu do spotkania z Olgą będziecie patrzeć na treści internetowe.
Popatrzcie tak, jakbyście pierwszy raz widzieli to środowisko. Pomimo, że jesteście jego członkiem, pomimo, że z niego spędzacie tam większą część swojego czasu, bądźcie tym Bronisławem Malinowskim i przyjrzyjcie się, porozmawiajcie, posłuchajcie, czy na pewno wszystkie wasze przekonania są prawdziwe na temat tej grupy i jego stosunku, jej stosunku do naszej sprawy i jej stosunku do takiej formy aktywności, do jakiej będziecie zachęcać. Także, gdy już wiemy, poczekaj, sprawdzę, skontroluję sobie, jak stoimy z czasem. Bardzo dobrze. Wiemy już, że musi być jasno i precyzyjnie określony cel. Ten, który będzie miał w sobie i element edukacyjny, i element aktywizacyjny, tak? Działania. Wiemy, że musimy określić głębiej, tylko poprzez to, w jakim wieku jesteśmy i gdzie mieszkamy, naszą grupę docelową. Poszukać tego punktu wrażliwego, tego łączącego tą całą społeczność, tego, który sprawi, że gdy go dotkniemy, to wywołamy reakcję, którą chcemy. I trzecia rzecz. Wtedy, gdy już wiemy, po co się odzywamy, do kogo chcemy skierować swoje słowa, jest to, co mu powiemy. Jaka jest najważniejsza rzecz, którą chcemy przekazać? Czyli co powiemy, żeby osoba, którą sobie wybraliśmy, myślała, zachowała się w taki sposób, jakiego oczekujemy, jaki zaplanowaliśmy w celach. O tyle istotne, że możemy od razu założyć, iż zmiana zachowania może nastąpić wtedy, gdy podamy jakąś nową informację tym osobom, ponieważ jeśli oni będą dostawać same informacje, to ich zachowanie się nie zmieni. My oczekujemy pozytywnej zmiany w ich zachowaniu, więc możecie założyć, że elementem tego przekazu powinna być nowa informacja, która jest potrzebna do tego, żeby te osoby zmieniły swój stosunek do sprawy, którą reprezentujecie, o której mówicie, i w konsekwencji zachowały się w taki sposób, jakiego oczekujecie. Pozdrawiam serdecznie. Takim schematem, który można sobie dla sprawdzenia poprawności tworzonego przekazu zastosować, jest to taki prosty schemat, w którym z jednej strony, jako punkt A, punkt wyjścia, określacie w prostych żołnierskich słowach obraz myśli odbiorca, do którego chcecie się zwrócić. Co chcecie, żeby myślał i robił, jako punkt B, ten punkt docelowy, do którego chcecie go przeprowadzić. W związku z tym to, co powiecie, musi sprawić, że on znajdzie się w tym miejscu, do którego go chcecie doprowadzić. Chcemy, żeby ta osoba z punktu pod tytułem "Nie obchodzi mnie to, nic nie wiem na ten temat" przeszła do punktu "rozumiem i zrobię". Tu jest ważne, żebyście się odwołali do tego, co ta osoba myśli, robi w danej chwili, w punkcie wyjścia, bo przybliżając jej doświadczenia do jemu bliskich tematów, nawiązując z nią tak w ten sposób, jesteście w stanie ją przeprowadzić tam, gdzie chcecie. Przykład, żeby nie bawić się w słowa, bo na przykładach najprościej jest zobaczyć, o co chodzi. Pokażę Wam teraz fragment kampanii, której celem było budowanie świadomości na temat tego, że każdy z nas ma wpływ na środowisko. I jej celem było zmiana postaw obojętności wobec ogromnych cieplej czy z lodowatym, jak słusznie ktoś nadchodzących zauważył, i zachęcenie do aktywnego dbania o środowisko. Grupą docelową był ktoś taki jak wy. Spójrzcie, popatrzcie na to, co się dzieje w tym filmie, właśnie próbując odnaleźć, tak, punkt wyjścia, jestem wierny, punkt docelowy, jestem aktywny i ta moja aktywność ma mieć bardzo konkretny wymiar. Powiecie mi jaki. I powiecie mi, jaki jest główny przekaz. Spróbujcie odkodować, co oni chcieli przekazać. Uwaga. Mam nadzieję, You że are a good działa. person. You spend time with your family. You work out at the gym. Come on, push, push.
You can serve water while showering. You like nice clothes. You give to charity. You recycle. You drive a Prius, but you use your bike when you can. You enjoy the occasional distraction at work, and you always send a card on Mother's Day. Always. But there's a part of you that tells yourself that you're not so good, that you could be doing more, that the world is falling apart at the seams, and all you've been doing is yoga. One day, you see that the rainforest is being destroyed at a staggering rate of 32 million acres a year. That's the equivalent of one football field every 78 seconds. You feel bad, angry, guilty. You've been apathetic for too long. You want to do something about it. You must do something about it. Well, this is what you're not going to do. You're not going to quit your job, leave your family, get on the next flight to Nicaragua, take a bus to the edge of the jungle, then hoof it across rivers, lakes, and streams on a quest to the very heart of the rainforest. Take me to the heart of the rainforest. You're getting closer. You're almost there. You're almost there. You have arrived. You're not going to ingratiate yourself with the local tribesmen, go to great lengths to earn their respect and trust. It is around now you realize you're living out the cliche gringo fantasy of becoming an honorary native and leading the resistant forces. But screw it. If they could do it, so can you. I'm going to save you! You're not going to coordinate and occupy the rainforest movement. Realize it's hopeless. Summon the power of the gods. Lead a revolution against the deforesters and their multinational employers in an apocalyptic once-and-for-all battle to save humanity. Only to awaken 2 days later in an El Salvadorian hospital with two toes missing on your left foot. Hobble out of Central America, up through Mexico, across the Sierra Madre, where you break down, have your first cigarette in 4 years, accidentally start a wildfire, killing off the endangered species that once served as your occupational distraction, finally make it back home, only to find you've been replaced at work by a guy named TJ, and that things at home are not what they used to be. You're not going to do any of these things, but what you can do is follow the frog. Buying Rainforest Alliance certified products ensures the future of our rainforest so that you don't have to do the things you shouldn't do anyway. Just follow the frog. Widziałam, że część osób miała problemy techniczne. Generalnie narracja, tutaj historia była taka, że staramy się żyć dobrze, odżywiać dobrze, dbać o siebie, no ale w obliczu wycinki lasów tropikalnych nagle czujemy zew, że jesteśmy zbyt bierni i musimy ruszyć i działać. Generalnie pokazują poprzez nie popadać w skrajnie, zacząć od prostych rzeczy. Tak jest, dokładnie. Pokazują takie bardzo przesadzone, humorystyczne przykłady zaangażowania, a potem mówią, nie musisz tego wszystkiego robić, nie musisz iść na koniec świata, po to, żeby mieć realny wpływ na swoje środowisko. Wystarczy, że będziesz podążał za zieloną żabą. Myślę, że się film podobał. Ta zielona żaba nie jest niczym innym jak symbolem certyfikowanych produktów, które są produkowane w sposób dobry dla planety. Czyli tym punktem A jest punkt, nie mam wpływu na to, co się dzieje, to mnie przerasta. Mimo że staram się robić, ile mogę, to w tym zakresie wycinka lasów tropikalnych to jest zupełnie coś, wobec czego ręce nie opadają. Nie musisz iść na koniec świata, wystarczy, że będziesz kupował certyfikowane produkty i usługi, czyli że będziesz podążał za tą zieloną żabą. Robiąc to, mam wpływ na ochronę Ziemi. Robię to, co mogę każdego dnia. Także tutaj ten główny przekaz
Daje nam myślenia. Oni wyciągają rękę, też pokazują, tak? To jest ten symbol, certyfikowane produkty. Wystarczy, że będziesz szukał tego symbolu na produktach, a będziesz działał w dobrym interesie naszej planety. Jak widzicie, tutaj jest jeden przekaz, jeden symbol, który prowadzi ludzi z punktu wyjścia A, wierności, do punktu B, aktywności, konkretnej aktywności, jakiej oczekują twórcy. To warto pamiętać o tym, jak będziecie tworzyć przekaz swojej pani, żeby nie ulegać pokusie mówienia, no powiemy o tym, ale jeszcze warto powiedzieć przy okazji o czymś innym. Dociekliwi dowiedzą się więcej z zasobów, które im wskażecie. Natomiast ta podstawowa informacja, ten podstawowy przekaz powinien być czytelny i powinien być jeden, bo w tej jednej sprawie możecie mieć szansę efektywnie dotrzeć do człowieka, który jest otoczony tym szumem komunikacyjnym, tym kolczastym koszykiem innych informacji, które do niego trafiają, i innych nadawców, którzy starają się coś od niego uzyskać. Dlaczego w naszym przypadku ludzie mają zwrócić uwagę na to, co mówimy, i uwierzyć, że to, w jakiej sprawie się do nich odzywamy, jest istotne? Zarówno w reklamie społecznej, jak i w reklamie klasycznej tradycyjnie można szukać wsparcia w wynikach badań. Można szukać wsparcia w gwarancjach i certyfikatach takich zielonych żaba. Można szukać wsparcia w rekomendacji osób, które są uznawane w środowisku, do którego chcecie mówić, jako osoby, które należy słuchać z uwagą, które są godne naszej uwagi z tego względu, że mówią prawdę i mówią o rzeczach istotnych. Można się oczywiście odwołać do opinii autorytetów. Na przykład w sprawie Puszczy Białowieskiej często pokazuje się ochrony puszczy, często pokazuje się Adam Weirat i walczy o ochronę tej puszczy, i on jest tym symbolem autorytetu w tym zakresie. Można się posłużyć wsparciem znanych osób. Jest bardzo fajna kampania Nature is Speaking, która w sposób przewrotny dotyka treści dotyczących ochrony środowiska. Zwykle słyszymy, że to my musimy dbać o planetę, bo ona sobie nie poradzi bez nas. W tej kampanii Julia Roberts, Kevin Spacey, Robert Redford, znani bardzo szanowni aktywiści, przemawiają, jakby oni stali się głosami natury, która mówi: ja sobie bez was poradzę. Ja tutaj byłam, zanim wyście się pojawili, więc lepiej zadbajcie o siebie. Bardzo ciekawe podejście, zupełnie nowatorskie. Skala wsparcia tej kampanii jest bardzo, bardzo duża. Tworząc ten główny przekaz, proszę, pamiętajcie o trzech rzeczach. Że to musi być rzeczy, które mówicie, muszą być prawdziwe. Nawet jeśli wydaje wam się, że warto mówić półprawdę, bo ona jest bardziej atrakcyjna, to nie warto nadwyrężać zaufania osób, do których mówicie. To musi być prawdziwe. Musi być i osoby, do której się zwracacie. Bo jeśli... zaraz to wytłumaczę. I interesujące. Takim przykładem prawdziwości w kampanii, która w zeszłym roku była zorganizowana, dotyczącej praw kobiet i równouprawnienia, posłużyli się dość szokującym, bardzo prawdziwym, realnym przykładem. Wybrali na tych plakatach pokazujących twarze, portrety kobiet, wypisali pierwsze hasła, które padały w wyszukiwarce Google dokładnie dnia 9 marca 2013 roku na temat kobieta powinna lub kobieta nie może. Dalej się pojawiało w treści. To jasno pokazywało, że sprawa równouprawnienia i równych praw kobiet cały czas jest sprawą realnie, prawdziwie wymagającą naszej aktywności. Istotną, tutaj załączyłam wam link do takiego dokumentu, który pokazuje, jak dość niesamowitą sprawę w pewnym niemieckim miasteczku
Mieszkańcy bardzo cierpią z powodu tego, że zostało miasteczko sobie wybrane do cyklicznych demonstracji nazistów, którzy nijak nie chcieli zrezygnować z tego, żeby nie zakłócać spokoju tych mieszkańców, i tam demonstrowali swoją siłę. Więc grupą docelową stali się ci naziści, którzy tam przychodzili. Celem tego działania było zniechęcenie ich do demonstracji. Pomysł kreatywny, nie będę teraz uchylać rąbka tajemnicy, bo jest niezwykle, niezwykle ciekawy, w jaki sposób naprawdę efektywnie zniechęcili do tych demonstracji, tak naprawdę używając ich broni nazistów przeciwko nim. Bardzo fajna rzecz, pokazująca, jak prawdziwy insight, ta prawda, którą złapiemy, ta postawa, to zachowanie, gdy do niego dotrzemy, staje się efektywnym takim katalizatorem zmian. Opowiedziane w interesujący sposób. Bardzo, bardzo fajna kampania. Myślę, że mieliście szansę się z nią zetknąć. Ona już ma 10 lat, byłam, powiem szczerze, zaskoczona, jak zobaczyłam, że to tak dawno temu miało miejsce. Uświadomienie Polakom celem problemu ograniczania wolności słowa na Białorusi, nakłonienie do podjęcia konkretnych działań. Tym konkretnym działaniem, do którego nakłaniali twórcy, było wysyłanie listów na adres ambasady w Białorusi. Listów, tak, Amnesty International ma bardzo ciekawe kampanie, bardzo ma wyraziste, ciekawe środki nowatorskie. Ich głos jest zawsze dobrze słyszalny. Tu posłużono się bardzo prostym symbolem, portretu twarzy człowieka z zaklejonymi ustami. Bardzo ciekawe. Tak, ja zostało nam 30 minut. Bardzo ciekawe było wykorzystanie tych nowoczesnych mediów. Gazety zostały opublikowane z ocenzurowaną treścią. Portale internetowe opublikowały również materiał z ocenzurowaną treścią, po to, żeby pokazać, co to znaczy w realnym moim doświadczeniu dla mnie, co oznacza cenzura, ograniczenie wolności słowa, żebym mogła tego doświadczyć, poczuć i zadziałać. Także myśląc o głównym przekazie, pamiętajcie, że musi przyciągać uwagę, musi angażować, dawać przestrzeń na działanie, musi być ważny, musi być tak sformułowany, żeby nawiązywał do czegoś, co jest dla odbiorcy istotne. No i oczywiście prawdziwy, o tym doskonale. Pozwolicie, że sprawdzę, jak my stoimy z czasem, czy mogę tutaj... Dobra. Jeszcze kilka takich referencji w momencie, gdy będziecie inspiracji, gdy będziecie myśleć o formie i treści głównego przekazu. O w jaki sposób dacie dany komunikat? Ta forma, nie tylko treść, ma znaczenie. Efektywność komunikatów z tej kampanii Follow the Frog była diametralnie różna dla różnych form perswazji. Bardzo kuszące jest wykorzystanie strachu, wyolbrzymianie pewnych problemów. Natomiast warto pamiętać, że jest ta cienka granica, ta cienka linia, po której, poza którą powodujemy efekt odwrotny. Ludzie czują się przytłoczeni i odwracają. W ogóle nie chcą słyszeć o tym, co do nich mówimy. To wyolbrzymianie nie zawsze służy aktywizacji. Ono czasami może spowodować, że wzmaga się w nas poczucie bezsilności. Stereotypy absolutnie nie służą zrozumieniu. Ze stereotypami możemy walczyć, natomiast nie posługiwać się stereotypami w momencie, gdy tworzymy portret tej osoby, tej grupy osób, z którymi chcemy się skomunikować. Jak widzieliście na przykładzie Nauka jest dla dziewczyn, tego filmu, on przez to, że komunikat został zbudowany na stereotypach, wywołał zupełnie odwrotny efekt. Szokowanie w dobrej sprawie, jak najbardziej tak, tylko trzeba zawsze umiejętnie dopasować tą sprawę, tolerancji grupy docelowej, środowiska, w którym prowadzimy kampanię, do tematyki.
w tym, przy którego nawiązałam, efekt był bardzo pozytywny. Natomiast warto zawsze zadać sobie pytanie, czy na pewno szok działa efektywniej niż inny środek wyrazu. Fajnie jest zaskakiwać, bo to powoduje jakieś symbole, które są niecodzienne, powodują, że się zatrzymujemy, zwracają naszą uwagę. Natomiast przy symbolach bardzo ważne jest to, żeby mieć świadomość ich znaczenia. Na przykład kampanii dotyczącej dokonywania świadomych wyborów konsumenckich był wykorzystany taki symbol butów wiszących na drzewach. I to zwraca, natomiast warto zdawać sobie z tego sprawę, skąd ten symbol pochodzi, jakie ma znaczenie pierwotne, a jakiego wtórnego znaczenia nabrał i czy na pewno jest nam po drodze z tym komunikatem. Znajdziecie również w materiałach przykład kampanii humorystycznej, gdzie humor jest absolutnie na właściwym miejscu, ponieważ pozwala przełamać pewien temat, tak? Wchodzi do łazienek, do toalet, w mieszkaniach prywatnych, więc to jest ta sfera, do której nikogo obcego nie wpuszczamy i humor pozwala nam wejść do tej sfery. Jest narzędziem, które otwiera drzwi. Możecie pomyśleć o niestandardowych narzędziach, o przekazywaniu komunikatu w nowy sposób, nowatorski, że w momencie ta forma sprawi, że będziemy bardziej zauważani, bardziej interesujący. Tutaj znajdziecie przykład demonstracji hologramu, która została zorganizowana, ponieważ to bardzo jest dziwna w ogóle sprawa, w Hiszpanii, pomimo tego, że ponad 80% obywateli oponowało przeciwko ustanowieniu prawa ograniczającego wolność zgromadzeń, wolność słowa, ta ustawa została wprowadzona. Grupą docelową były petycje i opinia publiczna i główny przekaz oczywiście miał dotyczyć tego, że ludzie nie chcą być pozbawieni podstawowych praw obywatelskich, ale ponieważ karane już było ich występowanie, ich protesty na ulicach, to posłużyli się nowoczesną technologią. Każdy człowiek, który chciał uczestniczyć w tej akcji, mógł przez aplikację internetową stworzyć hologram własnej postaci, który reprezentował konkretną osobę z krwi i kości. I twórcy zorganizowali taką projekcję tych hologramów, protestu tych hologramów na ulicy Hiszpanii. Więc nawet w sytuacji, gdy wydaje się, że nic nie możemy zrobić, warto się zastanowić, kto może być rzecznikiem naszej sprawy, kto może dotrzeć efektywnie do, czy co, w jaki sposób, jakie narzędzia mogą nas efektywnie doprowadzić do odbiorcy komunikatu. Kontrast bardzo często jest wykorzystywany w komunikacji. To jest kampania, która wykorzystuje ten kontrast, mówiąc, tu masz jakieś zachowania takie zupełnie akceptowane konsumenckie, typu torebki za 32 euro, czy okularów za 24. W kontrze do potrzeb, takich realnych, podstawowych potrzeb, jak posiadanie dostępu do czystej wody, koszt 4 euro tygodniowo. I ten kontrast ma służyć temu, że daje nam do myślenia, czy na pewno nie możemy zrobić czegoś w tej sprawie. Ja osobiście nie jestem pewna, czy tego typu przedstawianie dóbr luksusowych, bo te tylko 32 euro, czy tylko 24 euro, to wcale nie jest mało. Czy w środowisku, do którego mówimy, to może nie być mało. I czy taki obraz kogokolwiek trzyma, czy zbulwersuje na tyle, że się odwróci. Również w materiałach będziecie mieć taki link do kampanii naszej. W 2014 roku została zorganizowana przez Stowarzyszenie Integracja, z którym mam przyjemność współpracować od wielu lat. Napisałam tu, że koszt tej kampanii to jest 13 zł, kosztowało wykupienie nośnika takiego, jaki wybrali, było to Allegro.
a agencja, która robiła materiały, robiła je pro bono. Natomiast bardzo dobry jest to przykład, jak można stworzyć na to, jak można stworzyć komunikat, który efektywnie dociera do grupy, którą sobie wybierzemy. To akurat byli młodzi ludzie przed wakacjami, przed czasem, kiedy bardzo dużo ludzi w tej wakacji młodych ulega wypadkom, które powodują unieruchomienie ich na wózkach inwalidzkich. Zachęcam serdecznie do obejrzenia tego materiału, bo jest inspirujący. Tworząc ten główny komunikat, chciałabym, żebyście. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Cieszę się, że jest to dla Państwa interesujące. Bardzo żałuję, że Państwa nie widzę i nie możemy mieć kontaktu takiego żywego razem. Myśląc o tym głównym przekazie, pamiętajcie, że mózg to nie segregator. Nie możemy do niego powkładać danych w odpowiednich przegródkach. Bardzo ważne jest to, żeby otworzyć głowę, oczy, serca ludzi na to, co im chcemy powiedzieć. To musi być dla nich nowe, sensowne, musi być ważne, potrzebne i przydatne. Dlatego tak ważne jest poszukanie, jak realnie ta sprawa może mieć wpływ na nasze życie, na nasze samopoczucie, na naszą postawę. Przechodzimy teraz, pozwólcie Państwo, że sobie zobaczę, czy na pewno jesteśmy idealnie o czasie, to zdążymy. Przechodzimy do czwartego pytania, czyli jakimi drogami do nich dotrze informacja, którą zaplanujemy. Wiemy już, po co chcemy się odzywać, wiemy, kogo się odzywamy, wiemy, co chcemy mu powiedzieć. Przechodzi etap, kiedy trzeba się zastanowić, jakimi drogami możemy tą informację im przekazać. Czyli jak możemy sprawić w Waszym wypadku, że doprowadzimy do obejrzenia tego dwuminutowego filmu. I co dalej z wiedzą, którą zyskają, mają zrobić? Żeby wybrać dobrze te punkty styku, to się tak brzydko mówi chyba w marketingu, te punkty, kiedy możemy dotrzeć do danej osoby, musimy sobie jeszcze raz przypomnieć, po co mówimy, do kogo, co. I wtedy będziemy wiedzieli, kiedy możemy to zrobić? Bo to, w jakich materiałach użyjemy, w jakich miejscach te materiały powinny się znaleźć, w jakim otoczeniu, bo czas w tym koszyku znajdziemy się, ważne, żeby ten koszyk był jak najmniejszy i te zakłócenia były jak najmniejsze, w dużej mierze zależy od tego, do kogo mówimy, prawda? Jakim trybem życia on się porusza, gdzie go znajdziemy. Myśląc o tych punktach styku z grupą docelową, ważne, żebyście myśleli o tym, że komunikat musi się znaleźć tam, gdzie jest grupa, tam, gdzie grupa ma szansę zauważyć ten komunikat, w kontekście odpowiedzi sprawy, bo nie. Jaki przykład można by tu podać? Można się znaleźć w miejscu, w którym mówimy o czymś, co. Na przykład mówienie o głodzie w restauracji z pewnością sprawi, że ktoś straci apetyt. Niekoniecznie w tym momencie możemy, że on będzie się chciał podzielić z kimś innym pożywieniem, które je, bo przyszedł tam w innej sprawie. Ważny jest dobór też mediów, tak? Dobór tych narzędzi, które wybierzemy. I oczywiście jest element zaskoczenia, element nowości, nietypowości. Jako przykład dość niesamowitej w ogóle inicjatywy dotyczącej znalezienia się tam, gdzie jest grupa docelowa, załączyłam Wam materiał do dokumentu, który pokazuje, jak operatorzy dronów, którzy dokonywali zrzutów bomb w Pakistanie, zostali skonfrontowani z przekazem mówiącym o tym, że te małe punkciki, które tu widzicie, to nie są błędy, to nie są robaki, to są realni ludzie, niejednokrotnie dzieci. Zrobili ogromny plakat, który położyli w miejscu tych nalotów dronów. Wywołał ogromną burzę, ogromna skuteczność.
Właściwie można by było powiedzieć, że nie ma jak dotrzeć do tych ludzi, a twórcy znaleźli sposób, żeby do tak trudnej grupy jak operatorzy dronu dotrzeć. Tak, książka została napisana na temat tego case'u, to prawda. Warto, żeby się znaleźć tam, gdzie nasza grupa ma szansę zauważyć komunikat. Tu z kolei macie referencję do takiej historii, która na ostatnich metrach tak naprawdę przed zakupem broni ma sprawić, że osoba, która właściwie znalazła się już w sklepie, czyli prawie dokonała wyboru, że chce mieć broń, zrezygnuje z tego. Bardzo ciekawe, dlatego że większość Amerykanów, tam ponad 60%, uważa, że posiadanie broni zwiększa ich bezpieczeństwo. Grupą docelową było właśnie osoby planujące zakup broni. Miejscem sklepy z bronią. Teraz jesteśmy na slajdzie tam, gdzie mają szansę zauważyć komunikat. Może jeśli się zaciąga, to na pewno zaraz zareaguje. I przekaz był taki, że nie kupuj broni, bo ta broń nie podniesie twojego bezpieczeństwa. Narzędziem, jakie zastosowali, była etykieta dołączana do broni, na której znajdowała historia, prawdziwa historia opisana, kto w jakich okolicznościach z takiego typu broni zginął, wcale nie zyskał większego poziomu bezpieczeństwa. Kontekst odpowiedni dla sprawy, czyli czas. Tutaj dobrym przykładem jest to pączkowanie. Wyślij pączka do Afryki. Tłusty czwartek, takie śmieszne złożenie, tak? Akurat nazwisko jest pączek, tłusty czwartek i pączki. Mały wydatek, który można zamiast sobie brzuch przekazać na szczytny cel. Takie momenty w czasie również warto, takie okazje w kalendarzu, w naszym życiu warto wykorzystać. Warto sprawdzić, czy przypadkiem coś takiego nie ma miejsca. I oczywiście w kontekście odpowiednim dla sprawy. Ten kontekst jest o tyle istotny, że dzięki niemu możemy nawiązać, możemy sfrazować, dać odczuć lepiej realny wymiar sprawy, o której mówimy. Bo jeśli ona dotyczy kogoś, kto żyje po drugiej stronie naszej planety, bardzo trudno jest nam wejść w buty potrzebujących i zrozumieć, czego tak naprawdę dotyczy ich problem. Zaraz zobaczymy, powinnam mieć ten film dla Was. Tak, pokażę Wam, bo tutaj jest bardzo, bardzo dobrze użyte narzędzie, które pozwala zbliżyć to doświadczenie osoby, w której sprawie się odzywamy do naszego Our mission at Water for Africa is to build sustainable, clean sources of water for villages. We ask Saber 2 to make one last effort. Także jak widzicie, tutaj bardzo
odległe doświadczenie, którego problem, z którym my codziennie się nie zmierzamy, zostało włożone w kontekst nam znany i dzięki temu mocniej poczuliśmy potrzebę działania w tej sprawie. W odpowiednich mediach nośnikiem informacji, miejsce, w którym możemy się odezwać, może być nośnikiem informacji. Ja osobiście bardzo lubię street artowców, ponieważ precyzja myśli i kontekst, w jakim pozwalają, dają nam do myślenia, jest naprawdę niezwykły. Wiem, że tworzymy, stworzyliście już pewną rzecz, jak ocenić tą kreację. To nie jest konkurs piękności, tak? To nie to jest istotne, czy pięknie się prezentujemy. Natomiast istotne jest to, czy to, co mówimy, jest spójne z naszymi celami, czy opowiadamy, mówimy, co zrozumiały. Czy jasno wiążemy to, co mówimy, z problemem, o jakim chcemy mówić. I czy wiadomo, co z tą wiedzą, którą przekazujemy ludziom, oni dalej mogą zrobić? To, co możecie zrobić, to jest oczywiście sprawdzić tym schematem prowadzenia z punktu A do punktu B na własny zdrowy rozsądek, czy ten przekaz ma szansę doprowadzić tą osobę w ten punkt. Jak również warto jest pokazać pomysły, nawet bardzo wstępne, nawet tylko opowiedzieć o sobie w procesie, a które mają być odbiorcami. Bo one powiedzą nam, czy to jest zrozumiałe, czy gdzieś dokonaliśmy takiego skrótu myślowego, którego nie są w stanie odtworzyć. Sprawdzajcie, co zapamiętali, jakie to budzi w nich uczucia, czy to brzmi wiarygodnie i czy to jest dla nich zrozumiałe, czy wiedzą, co dalej mają z tą wiedzą zrobić. Warto jest też rozejrzeć się w danym momencie i sprawdzić, czy na pewno nikt inny nie mówi tego samego. Jeśli mówią, że możemy z tego stać, do tego nawiązać i mówić silniejszym głosem razem, ale może niekoniecznie ktoś w dobrej sprawie używa tych samych narzędzi, bo tak jak Wam pokazywałam i tak jak sami zdajecie sobie sprawę, biznes posługuje się tą stylistyką społeczną, więc ważne, żeby ktoś nie chciał komuś sprzedać czegoś, wcisnąć czegoś, posługując się podobnymi symbolami czy treściami. No i oczywiście na koniec wejdźcie na stronę Centrum Edukacji Obywatelskiej i sprawdźcie, czy kryteria oceny, jakie będą stosować jurorzy, spełniacie to, co robicie, czy spełnia wszystkie punkty, w odniesieniu do których będzie Wasza praca sprawdzana. Nie możemy zmusić ludzi do działania, możemy ich do tego działania zachęcić i sprawdzajcie, czy na pewno podając im wiedzę w sposób, który jest dla nich ciekawy, interesujący i wiarygodny, prowadzicie ich, jednocześnie dajecie informacje, co mogą z tą wiedzą zrobić. Jedną z przykładów takich kampanii z naszego podwórka, filmu już nie będę odtwarzać, jest kampania dotycząca odpowiedzialnego kupowania. Bardzo dobrze obrazuje sens tego głównego przekazu ten plakat. Tak? Jest to osoba, która dokonuje zakupu butów. W kałuży, w wodzie odbija się twórca tych butów. I to ma nam dawać do myślenia, czy na pewno wiemy, kto zrobił te buty i czy dostał za to godną zapłatę. Niestety w momencie, gdy kampania się pokazywała, twórcy nie pomyśleli o tym, co z tą wiedzą dalej mogę zrobić. I ludzie mówili, no ja bym chciała, żeby człowiek, który robił te buty, dostał godną zapłatę, ale nie wiem, jak to mogę sprawdzić. Albo wiem, gdzie są takie buty, ale nie zrobię je kupić. Trzeba być bardzo myśleć o tym, że jeżeli ludziom wzbudzimy w nich chęć działania, to trzeba jednocześnie im pokazać, jak mogą działać. Podążaj za zieloną żabą, na przykład. To jest bardzo dobry sposób przekierowania tej aktywności, którą wzbudzamy. O, czyli przepraszam. To nie koniec pracy oczywiście, bo musicie również monitorować efekty tej kampanii. Dlatego tak ważne jest, żebyście sprawdzając stan wiedzy, zachowania postawy grupy docelowej przed kampanią, obraz i budując bazę, do której będziecie nawiązywać, byli w stanie po kampanii nawiązać
kontakt z tą grupą i zmierzyć, tak, jak się zmieniły ich myśli, zachowania, postawy w efekcie tej kampanii, którą przeprowadziliście. Tworząc tę kampanię, musicie, podsumowując, mieć świadomość celu, do kogo mówicie, co mu chcecie powiedzieć, jak i kiedy, i pięknie opisać to na formularzu zgłoszeniowym kampanii. Pamiętacie naszą zabawę na początku i myślcie o tworzeniu tej komunikacji jako spotkaniu z drugim człowiekiem, o tym, czego o nim musicie się dowiedzieć, jak się chcecie zaprezentować, żeby zwrócić jego uwagę i do czego go chcecie namówić i kiedy są najlepsze warunki do tego z nim na ten temat porozmawiać. Patrzcie oczami odbiorców, bądźcie jak Bronisław Malinowski i oceniajcie, czy to, co mówicie, będzie ciekawe dla ludzi, poruszające i istotne, czy dajecie im szansę na wykorzystanie tej wiedzy w dobry, konkretny sposób. Życzę Wam wszystkim powodzenia. Mamy jeszcze 10 minut na ewentualne pytania. Całą prezentację dostaniecie. Ja również przez Agatę przekażę Wam adres mailowy do mnie. Gdybyście mieli potrzebę skontaktowania się, bardzo chętnie się z Wami połączę Skype'em, mailowo, jakkolwiek będzie Wam pasowało. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo starałam się Wam, wiem, że to było jak jazda rollercoasterem, strasznie dużo chciałam Wam przekazać w tym czasie. Powodzenia życzę, bardzo jestem ciekawa Waszych prac. Ponieważ widzę, że nie ma pytań, cieszę się bardzo. Wiem, że to jest dobry moment, żeby podziękować. Ja również dziękuję. Mam jeszcze dla Was ankietę do wypełnienia na koniec webinarium. Podsumujcie nasze spotkanie. A także zaraz po zakończeniu webinarium będziecie mogli pobrać prezentację jeszcze tutaj w pokoju webinaryjnym. Drugą dostaniecie na pewno na maila, który podawaliście przy zgłoszeniu. Jeżeli chodzi o regulamin konkursu, jest dostępny na stronie organizatora, na stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej. Okay, czekamy jeszcze na podsumowanie ankiety. Na razie wypełniło 17 osób. Widzę, że cały czas wpływają wyniki, więc jeszcze chwilę poczekamy. W tym czasie udostępniam Wam prezentację. Możecie sobie pobrać. Drugą wersję prezentacji na pewno dostaniecie też na mailu, tak jak obiecała Pani Ewa. Myślę, że odpowiedziało 20 osób, pokażę Wam teraz wyniki. Pojawiło się. Myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć webinarium. Trwało ono równą 1:30. Ja Wam serdecznie dziękuję za to, że przybyliście. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze i zachęcamy do wzięcia udziału w następnych naszych spotkaniach. To co, do zobaczenia.